Kochani, witam. Witam cały mój świat. Kłaniam się niziutko. Posłuchajcie, kochani, z mojego małego lasu. Znaczy, może nie tak lasu, jak z takiego małego ogródka, tego mojego balkonowego. Tu są, kochani, pomidory. Już są pomidorki zielone. Tu są te trzy takie, co kupiłam. Większe tutaj te, co sama wysiałam z ubiegłego roku, z tych, których miałam 19 tutaj na balkonie. Tam mam ogórki, jedną cukinię. Posłuchajcie, nasturcja piękna, ten szczypior jeszcze ładniejszy. Tu moje gieranie. I teraz posłuchajcie, w Polsce byłam na urlopie. Przepiękna pogoda, wręcz bym powiedziała sucho. Sucho, lato, lipiec, tak jakby był, nie? Posłuchajcie, a tutaj wszystkie pomidory, posłuchajcie, stały sobie tutaj bliżej, także deszczyk podlewał, bo co drugi dzień deszczyk padał, mniejszy lub większy. Także wszystko pięknie przetrwało, także tylko się cieszyć. Jest opatrzność nade mną. Kochani, odpoczęłam, a jak człowiek odpocznie, to wtedy zabiera się do działania. Ale powiem wam, że jeszcze taką przygodę miałam, w sensie, wymyśliłam malowanie. No to może byśmy umalowali. Zaczniemy od pokoju. No i teraz jak to jest z tym malowaniem? Posłuchajcie, jeżeli ktoś dawno nie malował, to może przypomnę. No najpierw trzeba wynieść, jak są szafki, bo akurat mam w tym pokoju mam 5 szafek, posłuchajcie. No bo jak jest kanapa, to posłuchajcie, kanapę się przykrywa folią. W ogóle te wszystkie przybory malarskie, to nie jest tam problem kupić. To wszystko jest, wałki, folia, to wszystko w jednym miejscu w parkecie. No farba, nie? A, no jeszcze grunt potrzebny, taśma do klejenia. No i teraz tak, jak już wszystko z tych szafek wyjęliśmy, te szafkiśmy zdjęli, wszystkie obrazy zdjęte, co tylko wisi, co tylko jeszcze trzeba się przykryć, no to się przykrywa też tą folią, zawija się. I posłuchajcie, leci się z taśmą. Także taśmą pięknie się, słuchajcie, tym wałkiem się maluje rewelacyjnie. No rewelacyjnie. Także ciach, ciachśmy najpierw jeszcze zagruntowali. Ta taśma, no tej taśmy idzie sporo, ale to jest super sprawa, bo to wiecie, wszystko się, no roboty z naklejaniem taśmy malarskiej jest bardzo dużo. Ale to jest to zabezpieczenie tych miejsc, żeby się sąsiednia ściana nie ubrudziła, żeby się podłoga nie ubrudziła, żeby to, żeby śmo, żeby tamto, żeby, żelandor to był zdjęty, także się nie został umalowany, no gzymsy, no i karnisze też zostały zdjęte, także wyczyszczone. No i dobrze, gruntowanie. Nie, pierwsze jest jeszcze gipsowanie, także tu gdzieś jakaś dziurka, tu gdzieś jakieś utłuczenie, tu gdzieś stuknięte, posłuchajcie, także wszystko wyszpachlowane, wyschło, dotarte, to dotarcie, no ale to wygląda. Później posłuchajcie, gruntowanie, po gruntowaniu 3 godziny, bo to gruntem się maluje, grunt się rozprowadza i później się kładzie farbą. Posłuchajcie, kolor zielony. Taki zielony, ale przez to powiem wam, że pięknie kryjąca farba. Wszystko mi pięknie przykryła. I jak posłuchajcie postawy z powrotem, na następny dzień powiesiliśmy szafki, postawiliśmy meble, to posłuchajcie, bardzo ładnie taki jasny, taki kolor drewna wyszedł na tym, z tym zielonym. Jak to ładnie wygląda. No takie drzewa w lesie, nie? Takie jaśniutkie. Także poszłam, także to taki był w sumie mój pomysł, który tak mi nagle spłynął i sobie myślę, no tak, jak już jesteśmy w domu na tym urlopie, to na coś tu czekać? To mąż mówi, jedźmy po farby. I malujmy. No i tylko porównałam ceny, bo sobie pomyślałam, że dobrze, teraz będę miała kuchnię do malowania, ale kuchnia jest dużo większa. Ale nie ma takich szafek wiszących, bo to wiecie, kredens sobie przestawię, szafki sobie przesunę i nawet nie bardzo trzeba będzie wyjmować. Tylko co jest też ciekawego, posłuchajcie, tak jak się zrobi porządek i dotrze się do wszystkich miejsc, to nie ma takiego sprzątania, jak jest malowanie. Także jak jest pachnąco, jak jest przyjemnie. No słuchajcie, okno, o, no właśnie okno się też super zakleja tą taśmą. Okno wymyte, firanka świeża powieszona. Posłuchajcie, no rewelacja. To naprawdę inne życie. Także kochani, jak ktoś dawno nie malował, to polecam. Polecam, jest naprawdę super. No, czy jest dużo pracy? Posłuchajcie, w życiu to jest tak. Jak się czegoś boimy i mówimy, a nie, nie będziemy malować, to tyle pracy, to uciekamy. Uciekamy przed samym sobą. Albo to nam się nie opłaca i tamto nam się nie opłaca. Teraz jest pytanie, ale co ma nam się opłacać? No i teraz jest pytanie, czy to nasze życie to się w ogóle nam opłaca? No bo jak ktoś kiedyś powiedział, no to umrzemy i co? I nie ma nic. A jak jest coś? A jak jest życie po życiu?
a jak to wygląda, jak jest wędrówka dusz, no to teraz pytanie, to co wtedy robić? No bo jeżeli by takiej wędrówki dusz nie było, no to dlaczego by ten mój tata miałby przychodzić w moim śnie do mnie, jak już odszedł, prawda? I to nie tylko on. Także z tamtej strony te dusze się z nami komunikują. I to życie na tej ziemi to jest ta nasza nauka. Nauka rozwiązywania problemów, czyli droga rzadziej uczęszczona, droga, którą idziemy i jak nam się trafi. Taka sprawa, druga sprawa, trzecia. To nie mówimy, ja nie, mi się nie opłaca, tylko bierzemy byka za rogi. I podejmujemy działanie. No bo teraz posłuchajcie, kochani, jak nie podejmujemy działania, to zaczynamy się cofać. A jak się cofamy, to już się od razu, posłuchajcie, zamykamy na życie. A jak się zamykamy na życie, to się witamy ze śmiercią. No tak krótko i na temat. No bo posłuchajcie, albo człowiek żyje, jest uśmiechnięty, zadowolony, krew inaczej krąży, posłuchajcie, myśli przejrzyste, głowa jasna, uśmiech na twarzy. A jak to życie nas tak przytłacza i my tego, słuchajcie, bo najważniejsza w tym wszystkim jest świadomość. Czy my sobie spójrzmy w lustro i powiedzmy, czy ja widzę osobę, która jest uśmiechnięta i zadowolona z życia? Nie. No to dlaczego jestem nieuśmiechnięta i niezadowolona z życia? A no właśnie, dlaczego? A przecież te wszystkie w życiu to były moje własne wybory. Że może nie chciałam, a może ktoś mnie przymuszał, a może mi się wydawało, że ktoś mnie przymuszał. I teraz zobaczcie, jak na mnie wychodzi jakaś relacja, no to cóż, trzeba ją rozwiązać. Trzeba o tym mówić. Jeżeli cokolwiek nam się dzieje, to trzeba o tym mówić. Jak nas coś cieszy, to o tym mówmy. Dzielmy się tą radością. Ale jak nas coś martwi i gryzie, to rzucimy. Posłuchajcie, to trzeba też pełnymi zdaniami, bo czasem jest tak, że wiele rzeczy nas gryzie i nie umiemy się skomunikować, tylko warczymy. Prawda? O, takie jest, wiecie, to takie warknięcia są. Co się dzieje? Nic. No, nie ma tak? Co ci się dzieje? Nic, nie pytaj się. No posłuchajcie, normalne ludzkie zachowanie. Na pewno nie jeden raz mówiliśmy i nie jeden raz słyszeliśmy. I teraz, gdy sobie, bo teraz tak, jak człowiek wstaje rano i czy jest zadowolony? Pierwsze pytanie. Czy ja jestem zadowolona? No tak, ale dlaczego? Bo się wyspałam. Bo mnie nic nie boli. Bo mi nic nie dokucza. No ale no boli mnie głowa. A kiedy byłam ostatnio na spacerze? Jeżeli sobie uświadomimy, że ta głowa mnie boli, dlatego że taką mam pracę, że idę do pracy, siadam do samochodu, przyjeżdżam i nawet na ten dwór to tak wiecie, tylko przemknę, no to jeżeli organizm nie funkcjonuje dobrze, no to jest jak jest. Jeżeli ja się ćwiczę i ćwiczę się na świeżym powietrzu i robię to codziennie, posłuchajcie, to mi się tak dobrze śpi. Tylko teraz jest pytanie. Bo to tak, ten mówi zrób to, ten powie zrób tamto. A jak ja nie chcę nic robić? No to jeżeli nie chcesz nic robić, to po prostu powiedz wprost. Dobra, to ja już się szykuję, pora umierać. Ale to wcale nie jest prosto tak umrzeć. Prawda? No nie jest tak. Bo się zdecydowaliśmy, że już nas już nic nie obchodzi. Może spróbuj pomyśleć, co by cię w życiu zainteresowało, co by cię ucieszyło. Może pora odkrywać swoje pasje. Albo posłuchajcie taki przykład, tak mi teraz przyszedł, no bo teraz tak, no człowiek żyje w jakimś tam związku mniejszym, większym, bliższym lub dalszym. No i tak, no pieniądze w sumie ma. Tylko teraz te pieniądze nie cieszą. No bo dobra, no ma na jedzenie. No i tak już się nauczył, może mniej lub więcej wydawać, bo może ma więcej, może wydawać, ale nie dogaduje się, już przestał się dogadywać z drugą stroną. No to może wziąć byka za rogi. Jeżeli już to się ten związek tak bardzo rozszedł, to powiedzieć, posłuchaj, no to może w końcu się rozstańmy, jeżeli nam już nic wspólnie nie wychodzi. I poczekaj, i zobaczmy, jaka będzie reakcja tamtej strony. A może sami żyjemy w wielkim kłamstwie i uważamy, że wszystko jest dobrze, tylko nie chcemy zaglądać, co jest tam pod tą kołderką. I dlaczego o tym mówię? Bo posłuchajcie, czasem jest tak, że człowiek się spotyka z osobami, które mówią, ach, to wszystkich wina, tych wina, tamtych wina, ale co ja zrobiłam w tym temacie?
albo zrobiłam. Co ja? Czy ja się zapytałem? Czy się w ogóle zainteresowałem? A może nie? A może uważam, że już mi się nic nie opłaca? A może osoba, która jest z tobą w relacji, jest tak destrukcyjna, że już ci się nic nie opłaca? A zobacz, może to jest wpływ celowy drugiej strony, żeby tobie, żebyś ty, czy była, czy był jakiś taki zdemotywowany. Zobacz. Słuchajcie, także czasem te pokłady tego smutku, tego nieszczęścia są tak dalekie i tak głębokie, że już zdawało nam się, że zdaje nam się, że już tak przysłoniliśmy to wszystko, przykryliśmy kołderką, nic nie widać. A tam dopiero piekiełko, nie? I co zrobić najpierw? Zacząć pisać. Co mnie gryzie? Zacząć pisać. W ogóle zacząć myśleć w tym kierunku, że może bym się zastanowiła, czy to moje życie to tak w ogóle jest jakiś sens tego życia, czy już go nie ma? Jak dawno straciłam, czy straciłem? I dlaczego? I może dojdziemy do przyczyny. I powiem wam jedno, że nie tylko może, ale na pewno. I na pewno przypominam się takie zdarzenie, które mnie wytrąciło z równowagi tej życiowej i przez to się zamknęłam. Także zobaczcie, świadomość, pójście do przodu, chęci życia. Bo ja mówię, że ludzie nie mają chęci do życia. Mnie się wydaje, że ja to mam te chęci do życia, a może też czasem nie ma. I tak fajnie jest, jak człowiek z kimś sobie porozmawia, takim zaufanym, ktoś mówi, a w ogóle masz chęci do życia? I nagle posłuchajcie, jak widzimy osobę, że zaczyna żyć, zaczyna w niej płynąć energia. To czy nie jest to najpiękniejsze, jakie może być? Ja takie miałam doświadczenie właśnie. I osoba, no bliska mogę powiedzieć, widzę nagle, że się inaczej zachowuje. Że ta energia życiowa zaczęła płynąć. Że odgruzowuje mieszkanie, bo wyrzuca stare rzeczy. A no właśnie. Bo może takśmy napakowali do tego naszego mieszkania różnych rzeczy w przenośni i w rzeczywistości. I może pora zacząć z nimi robić porządek, czyli po prostu zacząć wyrzucać. Albo czasem mamy taką rzecz w domu, którą posłuchajcie, co się na nią spojrzymy, to ona nas denerwuje. Po prostu wyrzućmy ją. Wyrzućmy. No bo czy moje zdrowie psychiczne nie jest ważniejsze od tej rzeczy? No jest. Czyli oczyśćmy sobie nasze życie. No to kochani, w górę serca. Taki kierunek mi tu przyszedł. Przemyśleń mnóstwo, posłuchajcie, ale tak to jest, jak człowiek odpocznie. I nagle w człowieku, w osobie zaczyna płynąć nowa energia. I posłuchajcie, i świat jest piękniejszy. Świat jest wtedy piękniejszy i powiem wam, że to naprawdę się dzieje. Kochani, życzę miłego dziomka. No tak, to ta natura chyba powinnam powiedzieć. Ta natura się w nas odzywa. Tak, co zrobić, żeby w nas odezwała się ta nasza prawdziwa natura? I jak zobaczyłam tutaj takie hasło, tu w Niemczech, że demokracja jest pełna wartości i dwóch panów na tym takich zbliżonych do siebie, to pomyślałam, i co by mnie pomówiła, to nie są moje wartości. To niech te osoby sobie to trzymają ze sobą. A może nie dokończę, to już każdy sobie dokończy w duchu, prawda? Okej, także kochani, bądźmy sobą, odwagi i zobaczmy, co nas w życiu zablokowało. Zobaczmy, dokopmy się, bo powiem wam, warto. Cześć, do zobaczenia.